Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. Oglądałem bardzo ciekawy film przyrodniczy i wystąpiła w nim osoba, która opowiedziała historię, jaką spotkała przy sprzątaniu mieszkania. Wylało się jej trochę wody na podłogę z wiadra, myła podłogę i nagle widzi, że żuk, mały owad pędem coraz szybciej biegnie w kierunku tej rozlanej wody biega w środek tej kałuży i w tym momencie, gdy już znalazł się w wodzie, nagle pęka, cały się rozrywa i z tego owada wychodzą jakieś pasożyty, glistowate stwory, jakieś nicienie czy, czy włośnie. I co się okazało? To jest pasożyt, włosień, który atakuje organizm owadów. Owady, które nie znoszą wilgoci, nie znoszą wody, nagle zaczynają pragnąć kontaktu z wodą. Dlaczego? Ponieważ ten pasożyt musi mieć wodę, żeby w wodzie złożyć jajka. To jest środowisko jego rozmnażania. Atakuje owady, które są jego żywicielami, i w pewnym momencie, gdy jest gotowy do złożenia jaj, tak przestawia funkcjonowanie owadów że owady wbrew sobie wbiegają czy wskakują do wody i komentator w tym filmie na tym filmie przyrodniczym mówi, że były takie sceny, że koniki polne wskakiwały do muszli klozetowej, żeby znaleźć się w wodzie, że pszczoły czy osy zaatakowane przez tego żyta topiły się w kałuży, wbrew sobie tam yy, wchodziły, bo kazał im ten Pasorzy, który zmieniał sposób funkcjonowania, atakując ich mózg, ich układ nerwowy. I moi kochani, dlaczego o tym dzisiaj mówię? Dziś w Ewangelii do synagogi w Kafarnaum wchodzi człowiek opętany przez szatana. Na widok Jezusa zaczyna krzyczeć: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Chcesz nas zgubić. Szatan używa. Liczby mnogiej. Dlaczego? Bo chce się zlać z tym człowiekiem. Chce pokazać, czy utrzymać tego opędanego w świadomości, że to on działa. Diabeł chce działać w tle. Chce działać z ukrycia. To nie jest legion złych duchów tym razem, bo ten zły duch w końcu używa potem liczby pojedynczej. Mówi, wiem, kto jesteś, święty Boży. Kiedy Jezus go wypędza, mówi, milcz, tam dokładnie jest załóżka granic i wyjść z niego. Mowa jest o tym, że zły duch opuszcza tego opętanego. A więc, używając liczby mnogiej, szatan chce pokazać, że jest kimś jednym z tym człowiekiem. I człowiek opętany nawet nie ma świadomości, że ktoś w nim jest. Całkiem tak jak w tym przypadku z owadem, pasożyt opanowuje swego nosiciela. I owad jest przekonany, że tym, czego akurat teraz najbardziej potrzebuje, jest woda. I w tej wodzie spotyka go śmierć. Moi kochani, diabeł działa w ukryciu po to, by uśpić człowieka. Nie wiem, czy pamiętamy ostatnią olimpiadę w Pekinie. Naszym siatkarzom szło bardzo dobrze. Eliminacje przeszli jak burza, i oczywiście po raz kolejny nie wyszli z ćwierćfinału, finału, przegrali. Dwa do trzech z Francją. I potem były różne wywiady, i słyszałem wypowiedź jednego z naszych siatkarzy: mówi tak. No, za łatwo nam przeszły eliminacje. Francja też nie jest najmocniejszą drużyną, i to nas uśpiło. Brak świadomości, że przeciwnik jednak dużo potrafi. Teraz popatrzmy. Brak świadomości, że działa w świecie osobowe zło jest. Pierwszym czynnikiem, który sprawia, że człowiek w pewnym momencie staje się bezbronny wobec tego zła. Diabeł działa w ukryciu, ale w sytuacjach granicznych jego manifestacja jest niesamowita. I wcale nie chcę powiedzieć tutaj o przypadkach znanych z filmów, o egzorcyzmach, gdzie człowiek wpada w konwulsje, w drgawki. O, oczywiście to się też zdarza, ale nie chcę o tym mówić. Dla mnie taka manifestacja. Osobowego zła to są na przykład historie ludzi, którzy przeżyli niesamowitą tragedię, dramat w związku z działaniem bliźnich. Byłem niedawno, parę dni temu, z wizytą kolędową w jednej z rodzin i spotykam starszą panią, już bardzo sprawną umysłowo, bardzo miłą. Yy, rozpoczynamy rozmowę, i ona mówi o swoim życiu. I mówi, że dzieciństwo miało miała bardzo ciężkie, bo nie wychowywali ją jej rodzice, tylko ktoś inny. Pytam, czy by zechciała opowiedzieć, jak to się stało. I mówi: Mama i tata zginęli w obozie w Auschwitz. Jak to jest możliwe? Ja, ja mówię: Tego nie rozumiem. Jak ktoś mógł być tak bezlitosny, zabrać dzieciom rodziców? A wtedy ona mi przerywa, mówi: Ja byłam jeszcze troszkę starsza, ale braciszek był całkiem malutki. Rodzice zginęli w obozie. Moi drodzy, czy to nie jest jawne pokazanie, że istnieje zły duch? Czy to nie jest jawna manifestacja osobowego zła? Tajemnica nieprawości. Byłem na szkoleniu w instytucie Jadwaszen. Bardzo ciekawa przygoda. Bardzo wiele się dowiedziałem, i między innymi tam wypowiadała się Żydówka, która była w obozie i przeżyła, dzięki Bogu, obóz. Znała te rzeczy tak, no, z, z własnego doświadczenia, więc poznałem je z pierwszej ręki i mówi o takim wydarzeniu. Idą Żydzi z, z całymi rodzinami, matki z dziećmi do komory gazowej. Nie wiedzą, co ich czeka. Taki widok. Mama niesie na rękach małego chłopczyka, swojego synka. Ten chłopczyk ma pięknie zrobiony na drutach kolorowy sweterek w takie wzory skandynawskie i przechodząc obok esmana w mundurze, zaczyna siąkać do chusteczki czyścić sobie nosek. I niczego nieświadoma matka mówi temu synkowi: musisz uważać, tak nie wypada. Kiedy się przechodzi obok pana oficera, nie można y, czyścić noska. To jest niegrzeczne. I wtedy podchodzi do niej jakiś starszy pan, też idący na śmierć i mówi, co pani opowiada. Widzi pani te dymy, za chwilę przejdziemy przez piece. Podchodzi ten uśmiechnięty esesman i mówi, bardzo proszę pana y, na bok. Bierze tego starszego człowieka i go zabija. Matka z dzieckiem idzie dalej na śmierć. Czy to nie jest działanie zła w czystej postaci? Moi drodzy, możemy nie słuchać Ewangelii, możemy nie słuchać ostrzeżeń Pana Jezusa, który przestrzega nas przed złem, pokazuje, że On ma moc nad złym duchem. Możemy w to nie wierzyć, ale rzeczywistość może nas zaskoczyć. Moi, moi kochani, to co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Czy to nie jest jawna manifestacja zła? Nie chcę jednak poprzestać na diagnozie. Ewangelia jak zwykle przychodzi nam z pomocą. Jezus jednym słowem nakłada autentycznie kaganiec temu szatanowi i wyrzuca go z serca tego biednego człowieka. W filmie. Indiana Jones w tej y, części pod tytułem Indiana Jones: Ostatnia krucjata jest taka kapitalna scena na koniec filmu. Otóż bohaterzy y, filmu poszukują świętego grala, czyli kielicha, w którym Jezus sprawował ostatnią wieczerzę. Ten kielich, y, zgodnie z tradycją, ma zapewnić nieśmiertelność, więc jest wielu amatorów, w tym właśnie też akurat to była Druga Wojna światowa, więc SS Mani, którzy chcą go zdobyć, Niemcy, więc jest pogoń za tym kielichem. I w końcu ostatnia y, akcja ma miejsce w świątyni, gdzie jest ten kielich z ostatniej wieczerzy. Pokonują liczne przeszkody, jak zwykle w tej serii. Y, I w pewnym momencie nagle się okazuje, że jest tam ojciec. Indiana Jones, Jonesa, którego to jest kreacja aktorska Sean Connery, ten wspaniały aktor, wciera się w rolę tego starszego ojca, którego Niemcy aresztują, porywają, bo jest też profesorem i jest dla nich użyteczny. Jest taka scena. Indiana Jones wisi nad przepaścią, bo w kiedy odnajduje złoty tego świętego grala, wszystko się sypie Na, następuje trzęsienie ziemi. Yy, ściany tej świątyni się walą, pojawia się przepaść w ziemi, otwiera się taka szczelina i złoty, ten święty gral, ten kielich wpada w tą szczelinę. Indiana Jones trzyma się ręką z krawędzi tej przepaści i nagle zaczyna go przyciągać ten gral. Jest tak wielka pokusa, że już ma wpaść w przepaść. Nie jest w stanie oderwać wzroku, jest jakby w takim amoku, ten kili go przyciąga Indiana. i byłaby to jego śmierć. I nagle słyszy głos: Ojca, Indiana, odpuść, zostań, wracaj. I w tym momencie ten głos: Ojca go otrzeźwił, i zaczyna się ratować, i rzeczywiście unika śmierci. Głos: Ojca wyrywa go z tej przepaści. O Jezusie mówili w tej synagodze właśnie w Kafarnaum, co to za nowa nauka z mocą. Potem widzieli, że ta moc jest rzeczywista, kiedy Jezus wypędził złego ducha. Skoro głos ojca y, potrafi oderwać syna z, od pokusy sięgnięcia po nieśmiertelność, y, niedostępną w postaci tego kielicha, i uratować mu życie, ludzki głos, głos ojca. I rzeczywiście, bardzo często właśnie w życiu głos drugiego człowieka nas wyrywa z mocy zła. To o ile bardziej moc Jezusa, który nie tylko naucza z mocą, ale jest autentycznym, autentycznie potężnym Bogiem, który ma władzę nad śmiercią, nad grzechem, nad szatanem. Święty Atanazy przytacza takie zdarzenie z życia świętego Antoniego Opata. Pewnego razu święty Antoni został zaatakowany przez szatana. Szatan przybrał postać monstrualnych rozmiarów, olbrzyma. Chciał przerazić świętego, a wtedy Antoni opadł ze śmiechem, mówi nie boję się ciebie, mogę cię przepędzić mocą Chrystusa. I kiedy tylko padło imię Chrystus, zjawa rozwiała się w powietrzu jak eter i zniknęła. Moi kochani, dobrze że mamy Jezusa, choć zło osobowe, szatan istnieje, nie możemy wpadać w lęk. Jeśli będziemy trwali przy Jezusie, będziemy blisko Niego, nic nam nie grozi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.